Witam Was, kochane byczki. Witam Was na moim kanale Kasia Tarot. To będzie Wasze super czytanie tygodniowe, bo wygraliście głosowanie. I dziękuję w ogóle, że głosowaliłyście, byczki. Jesteście na trzecim miejscu ze Skorpionem, jeżeli chodzi o punktację. Ale nic. Zobaczmy, co te karty nam przyniosą na ten tydzień. Jeżeli Was zaniedbałam, to przepraszam. Nie nadążam, dużo się dzieje w moim życiu, nie nadążam, byczki. Ale lećmy z czytaniem. Zobaczmy, co nam karty powiedzą, jeżeli chodzi o ten tydzień dla byczków. Zobaczcie, karta mi wypadła. Wypadła mi karta wagi, także Wy musicie się zadawać z wagami. Mamy sprawiedliwość. Mamy sprawiedliwość. Dobra, byczki, lecimy. As pentakli. Rycerz pentakli. As mieczy. Sąd. Księżyc. Pięć pentakli. I znowu waga nam wyszła. Może zadajecie się z wagą, albo macie jakieś sprawy sądowe. To coś idzie. Może sprawy sądowe. I teraz tak. Bo jak ja już powiedziałam, ja już wcześniej na wcześniej wideo mówiłam i dostałam również komentarz, że za dużo czytam o miłości, ale to nie jest tak. Ja po prostu czytam, co widzę w kartach i nie chcę nic zrobić na siłę, ani wymyślać jakieś historie, których nie widzę. A jak widzę miłość, dużo widzę miłości. Może dlatego, że jestem wagą. Wy może to rozumiecie, bo mamy tą samą planetę zarządzającą, Wenus. I lubimy te sprawy. Ale w tym przypadku nie skupię się na miłości. Skupię się na sprawach rodzinnych. To idzie jakaś oferta w waszą stronę, jakaś stabilna. Może chodzi o pieniądze, o jakieś finanse. Tu mamy sąd i sprawiedliwość, także wy, niektóre z was, byczki, mogą się zajmować sprawami właśnie materialnymi, spadkami, nie wiem, mieszkaniowe, domowe. Dlaczego ja tak mówię? Ponieważ mamy również tutaj 10 pentakli. Jedyne, co wam powiem, wy jesteście w energii księżyca, także wy nie dokładnie nie wiecie, co się dzieje w tych sprawach, jeżeli zajmujecie się tymi sprawami finansowymi. Wy czekacie i idzie coś do was. Idą do was oferty. Idzie jakaś do was stabilna oferta, bo mamy asa pentakli, także coś nowego. Może macie pomysł na coś, jeżeli chodzi o sprawy materialne. Plus myślicie o tym, bo mamy również asa mieczy. I coś powoli wy tam będziecie kombinować, szli do przodu w sprawach finansowych. Nie wiem, piszcie mi w komentarzach, bo to jest czytanie ogólne, nie będzie rezonowało z wszystkimi. Ja mniej więcej czytam tylko energię. Natomiast martwi mnie ten księżyc, bo mi się wydaje również, że ten księżyc wam przyniesie taką energię, że wy będziecie sobie za dużo wyobrażać albo za dużo marzyć na właśnie jeżeli chodzi o te sprawy. I możecie się bardzo na tym przejechać, na tym, co sobie wyobrażacie, co myślicie, bo nie znacie wszystkiego, nie znacie całej historii, nie wiecie, o co chodzi. Ale mi się wydaje, że to są sprawy sądowe. I możecie się na tym przyjechać. Tu ktoś może mieć problemy, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, domowe, dom, finanse, spadki, te sprawy. Wiecie, o co mi chodzi. Wy chcecie 10 pentakli. Wy chcecie, aby wasza być stabilni finansowo. Niestety będziecie, i o tym będziecie w tym tygodniu się skupiać, ale powiem wam, słuchajcie, wyjdźcie z tej energii tego księżyca, bo mi się wydaje, że wyobrażacie sobie za dużo i na tym się przejedziecie. Czekacie na jakąś decyzję również, możecie czekać na jakąś decyzję również. Musicie trochę zwolnić tempo i swoje marzenia, bo tu jest również 4 miecze, także na razie się skupcie na sobie, na odpoczynku. Nie myślcie za dużo. Ale zobaczymy, dołożymy karty. Co to jest ten as pentakli? To są, idą jakieś wiadomości w waszą stronę dotyczące spraw materialnych.
I wy się tutaj czymś przyjmujecie. Te wiadomości nie będą za fajne. I znowu mamy księżyc. Także idą tu jakieś, tu są jakieś sprawy, tu idzie jakaś oferta. Może Lis, uważajcie, cokolwiek robicie, jeżeli chodzi o jakieś papierowe sprawy. Może zapytajcie się kogoś, kto się na tym zna. Bo tu jest księżyc. Wy nie macie wiedzy na jakiś temat. I to będzie też wam sprawiało problem, bo mamy 9 mieczy, także wy będziecie się bardzo czymś denerwować. Powoli, powoli ktoś może się zapytać o pomoc. Zdecydowanie szukajcie pomocy, szukajcie wiedzy, szukajcie informacji na temat tego, co robicie. Działajcie, ale działajcie w spokoju. Nie słuchajcie się wszystkich, nie słuchajcie się plotek, trochę się odsuńcie może od świata, ciszy i musicie poszukać wiadomości, musicie poszukać informacji, bo tu ja widzę tu jakąś kołomyję, ten księżyc tutaj jest. Jest coś zaciemnione, jest coś niewidoczne dla was jeszcze. Możecie sobie za dużo wyobrażać. Dlaczego mamy asa mieczy? Jest decyzja. Przejmujecie się czymś, dużo myśli. Nowy pomysł. I chcecie iść do przodu, ale nie wiecie jak. Wisielec. Tu są jakieś opóźnienia. Stąd. Tu coś się rozwali. Coś związanego może z rodziną, z mamą. I będzie coś zamknięte. Tutaj coś się kończy. Sprawy jakieś sądowe mogą się kończyć. Jakaś decyzja została podjęta, coś się kończy. Trudno mi jest powiedzieć, bo to jest czytanie ogólne, także. Dlaczego mamy ten księżyc? Sprawy finansowe. Wy sobie za dużo wyobrażacie, że dostaniecie coś, co was ucieszy. Wy idziecie taką macie nadzieję, że dostaniecie jakieś pieniądze, coś związane z domem. Ale tutaj wam jeszcze mówię, musicie trochę uważać, bo nie odniesiecie sukcesu. Jest dużo ludzi tutaj również. Bardzo pomieszane energie, ale takie, powiedziałabym, zamieszanie i wy musicie zbadać sytuację porządnie. Jeżeli robicie sprawy sądowe, to jest dla was ciężar. Może czegoś nie rozumiecie, może czegoś nie wiecie. Są sprawy finansowe. Może boicie się, że stracicie pieniądze, ale powinniście zacząć działać. Tylko jeżeli będziecie działać, bo mamy tutaj maga, mi znowu tutaj wyszło 5 pentakli. Słuchajcie, w tym tygodniu, no sorry was, byki, sorry, bardzo sorry, ale tutaj są jakieś niezbyt ciekawe wiadomości. Przyjdą smutne do was wiadomości na jakiś temat spraw finansowych. Jeżeli zaczęliście oglądać to wideo, bo chcecie się dowiedzieć na temat miłości, to w tym tygodniu ja nie mówię nic dla was o miłości. Nie ma miłości tutaj. Tu są pentakle, tu są sprawy finansowe. Tutaj to czytanie jest dla kogoś, kto załatwia jakieś sprawy materialne, domowe i wiadomości nie będą za fajne dla was. Ale wy musicie to trochę przeczekać. Tu jest diabeł, tu ktoś was może kusić. Słuchajcie, również wam powiem tak, nie słuchajcie się innych ludzi. Karty mi tutaj mówią, żebyście po prostu przestali za dużo sobie wyobrażać, nie słuchali się innych ludzi. To są ludzie, którzy podszeptują wam źle, to są ludzie zazdrośni również. Także trzymajcie się z daleka w tym tygodniu od ludzi, nie słuchajcie się dobrych porad. Karty również radzą, żebyście. Tu mamy tego pustelnika, także pobądźcie sami ze sobą, poszukajcie, douczcie się czegoś, posprawdzajcie wszystko, bo tutaj mogą być jakieś straty finansowe, tu jest jakiś ciężar, możecie coś stracić. I tutaj jest również, karty są, że wasi znajomi są nieszczerzy w stosunku do was. Także odsuńcie się trochę w tym tygodniu od ludzi, pobądźcie sami, wiadomości nie są za fajne, ale również nie słuchajcie dobrych rad od innych ludzi, od niezbyt szczerych znajomych, bo ja tutaj widzę nieszczerych przyjaciół, nieszczerych znajomych, sprawy finansowe, coś niefajne wiadomości, wy jesteście w księżycu, wy za dużo sobie wyobrażacie i się na tym przejedziecie. Możecie się na tym przejechać. Jeszcze raz mówię, tarot nie powie wam dokładnie, że tak się stanie.
Tarot to tak jak drogowskazy na ulicy. Zwolnij tempo, przyspiesz, no nie, może przyspiesz, nie. Uwaga na to, uwaga na to. Także te karty traktujcie tak jak jakieś ostrzeżenie dla was. I tu jest ostrzeżenie, żeby nie wierzyć ludziom za bardzo, przyjaciołom, żeby za dużo nie fantazjować, żeby może nie podlegać na jakichś ludziach za bardzo, nawet bliskich osobach, uważać na bliskie osoby, nawet na rodzinę. Sprawy finansowe, nie za fajne informacje idą w waszą stronę, ale rada jest taka, żebyście pobyli sami. Żebyście pobyli trochę sami. I pomyśleli. Pobyli trochę sami i pomyśleli, odsunęli się trochę od towarzystwa, może nieciekawego towarzystwa. Ja jeszcze chcę zobaczyć, jaka jest karta porady dla was. Tyczki. Wy jesteście tą cesarzową tutaj. Wy zamykacie coś. Coś się zakończy w waszym życiu. Ale nie fajnie jest, bo ja nie lubię energii księżyca. Także coś tutaj jest, nie będziecie widzieć. Tutaj nie ma klarowności w sytuacji. Dobra, zobaczmy, jakie karta porady, jaka jest porada dla byczków na ten tydzień. Jaka jest porada dla byczków na ten tydzień? Jaka jest porada dla byczków na ten tydzień? Jeżeli zajmujecie się na przykład szkołą, to również uważajcie, nie bądźcie zadumni, nie nastawiajcie się na super, wszystko super. Możecie trochę, nie wiecie czegoś. Czegoś nie wiecie. Jaka jest porada? Tu jesteście wy. I to karta mówi, że albo się za bardzo blokujecie, ale moim zdaniem, patrząc na tamte karty, które właśnie rozstawiłam, mi się wydaje, że wy macie się trochę wycofać z życia publicznego i podjąć decyzje w samotności, same. Opierać się na własnej wiedzy i na własnej intuicji, cokolwiek, jakiekolwiek decyzje podejmujecie. Się wycofać trochę z życia. Zablokować ludzi. Iść do przodu na razie samemu. Na razie samemu. Wy osiągniecie sukces, jak nie będziecie się dookoła ludzi słuchać. Dwa razy mi wyszła cesarzowa, to jesteście wy. Wy jesteście niezależne. Dacie sobie radę same. Jest ten księżyc, znowu mi wychodzi ten księżyc. Tylko nie bujajcie w obokach. Jest sytuacja, o której nie macie. Blokujcie się. Wiecie, co wam powiem tak? Wy w ogóle się wycofajcie, zablokujcie kogoś. Odsuńcie się, zablokujcie ludzi, bo są fałszywi jacyś ludzie dookoła was. Ci ludzie coś chcą od was. Znaczy, ja za dużo fałszu nie widzę. Ja widzę kłamstwa, tu mogą być jakieś pomówienia. Tu jest księżyc. To nie jest za fajna energia, to jest ciemność. Wy możecie nie rozróżniać przyjaciół od nieprzyjaciół. Dlatego tutaj karty mówią, żeby się blokować, odsunąć się trochę, nie rozmawiać za dużo z nikim w tym tygodniu, nie mówić o swoich sprawach. Skupcie się na sobie, ja. Skupcie się na własnej intuicji. Podejmujcie decyzje sami. I tu są sprawy, mogą być sądowe. Zdecydowanie jakieś sprawy, jest sąd, jakieś sprawy sądowe mi tu wychodzą. Ale wy nie słuchajcie podszeptów, lepiej się dowiedzcie, lepiej posłuchajcie kogoś, kto się na tym zna. I podejmujcie decyzje sami, nie słuchajcie się tutaj żadnych przyjaciół. To jest czytanie dla was na ten tydzień, więcej już nie dodam. Intuicja, skupcie się nad sobie, ufajcie sobie, ufajcie waszej intuicji, za dużo nie bujajcie w obokach, bo są sprawy, o których nie wiecie. Trzymajcie się może z daleka trochę od ludzi, od innych. Trzymajcie innych ludzi na dystans. To jest karta porady. Tutaj wyszła jeszcze raz. Skupcie się nad sobie. Dwa razy, trzy razy mi tutaj wyszliście, bo jeszcze Królowa Pentakli mi tu wyszła. 3-4 razy mi tutaj w sumie nawet wyszliście. Także skupcie się na sobie, zamknijcie się trochę w sobie, zamknijcie się w tym tygodniu. Trzymajcie się z daleka od ludzi. W ten sposób wam powiem. Zaufajcie sobie i własnej intuicji. Takie karty nie było dzisiaj o miłości. Musicie wpaść na live'a, kochani, w niedzielę. Wiecie, o której godzinie, a jak nie wiecie, wszystkie informacje są poniżej pod wideo.
Także nie o live. Live są w niedzielę o godzinie 5 czasu angielskiego i o godzinie 6 czasu polskiego. Ale to jeszcze zapostuję informacje na ten temat. Trzymajcie się, kochane byki, i uważajcie, co robicie. Nie ufajcie za dużo ludziom. Skupcie się na sobie. Pozdrawiam Was serdecznie, papa. Pa.